że w drodze jest wicewojewoda kujawsko-pomorski pan Józef Ramlą, ale witam posłankę na Sejm, panią Iwonę Michałek, witam serdecznie. Witam wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego, pana Zbigniewa Sosnowskiego. Więc witam gospodarza dzisiejszego obiektu, prezydenta Grudziądza, pana Macieja Wamowskiego. Serdecznie witam radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz radnych Rady Miasta Grudziądza z przewodniczącym panem Łukaszem Kowarskim na czele, jeśli jest. Ale witam. Witam burmistrzów, wójtów, zaprzyjaźnionych miast i gmin, przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego, przedstawicieli organizacji pozarządowych i wszystkich państwa. Dziękuję bardzo, że państwo tak licznie przybyli na dzisiejsze otwarcie. I przede wszystkim witam honorową obywatel Grudziądza, panią Karolę Skowrońską. Bardzo dziękujemy, że zechciała pani z nami dziś być. Głos oddaję prezydentowi, panu Maciejowi Lamuskiemu. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Bardzo się cieszę, że wspólnie razem możemy spędzić to dzisiejsze piękne piątkowe popołudnie w tym niesamowitym miejscu, z tym pięknym widokiem. Zagwarantuję państwu, że już tylko będzie chłodniej, ponieważ ten obiekt dysponuje też pięknym tarasem. Szanowni państwo, jest to wyjątkowe miejsce. Jeszcze kilka miesięcy temu miejsce zrujnowane. Dzisiaj, jak na to patrzymy, to możemy podziwiać coś niesamowitego. Wielokrotnie mówiłem, bowiem spotykaliśmy się nie tak dawno, kilka miesięcy temu na otwarciu podobnego spichlerza, mówię o Muzeum Flis. I wtedy wielokrotnie mówiłem, że warto mieć marzenia i konsekwentnie te marzenia realizować. Marzenia są w pewnym sensie sprawcze, dają nam taką siłę do działania. I dzisiaj oto myślę, że na naszych oczach spełnia się kolejne marzenie. Marzenie o pięknym Grudziądzu, o rewitalizacji tego, co w Grudziądzu mamy najlepsze, o spichlerzach grudziąckich, co konsekwentnie od wielu lat to razem, wspólnie robimy. Dzisiaj ten obiekt jest piękny dzięki wkładowi czy wysiłkowi wielu osób. Ja będę o tym jeszcze mówił, będę dziękował za to. Ale nie byłoby też tego efektu oczywiście bez zainwestowanych środków finansowych. Czekamy na marszałka, członka zarządu województwa. Też będę tutaj składał specjalne podziękowania, bo to zostało zrealizowane ze źródeł marszałkowskich. Ale szanowni państwo, to jest konsekwentna polityka, dlatego że od wielu lat inwestujemy w nasze zabytki. To jest na przykład rewitalizacja dwóch spichlerzy Muzeum Flis, to jest rewitalizacja spichlerza 45, to jest rewitalizacja spichlerza, w którym mieszczą się urzędy naszego magistratu. To jest także przygotowanie do wielu kolejnych realizacji. A więc dbamy o naszą tożsamość historyczną. Szanowni państwo, obiekt oczywiście jest bardzo ważny i on jest bardzo piękny, ale tu jest jeszcze coś więcej. Tu jest wspaniała idea, dlatego że w tym spichlerzu będą miały swoją siedzibę organizacje pozarządowe. Takiego miejsca w Grudziądzu brakowało. To będzie miejsce tętniące życiem. To będzie miejsce, gdzie organizacje pozarządowe będą mogły się spotykać. O, witamy pana wojewodę. Bardzo serdecznie witam. Będzie to miejsce tętniące życiem. Państwo dzisiaj będziecie mieli możliwość zwiedzenia tego obiektu, ale Już zdradzam tą chyba największą atrakcję. To piękny taras widokowy połączony z kawiarenką. Naprawdę takiej atrakcji Grudziądz nie miał. I co więcej, ta planowana działalność będzie prowadzona przez osoby niepełnosprawne. Szanowni państwo, to co powiedziałem, ta realizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie wielu osób. I w pierwszej kolejności chciałbym podziękować panu marszałkowi, jego służbom, za to, że uwierzył w Grudziądz, że nam zaufał i dał środki na realizację tego ambitnego projektu.
Dziękuję radnym sejmiku, obecnemu tutaj radnemu Michałowi Czepkowi, który jest mocno zaangażowany we wszystkie działania miasta. Dziękuję też radnemu Robertowi Malinowskiemu. Dziękuję panu wojewodzie i służbom pana wojewody, ponieważ realizacja takich projektów musi przebiegać we współpracy chociażby z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. To są służby pana wojewody i ta współpraca myślę, że jest dobra. I dzięki temu tak dość sprawnie możemy realizować te nasze projekty. Dziękuję radnym Rady Miejskiej. Bez waszych odważnych decyzji, bez waszych odważnych głosowań nie byłoby możliwe zrealizowanie tego projektu. Dziękuję projektantom, firmie, która bardzo pieczołowicie wykonała projekt, naprawdę z detalami. Dziękuję firmie wykonawczej, która to zrealizowała i myślę, że zrobiła to w sposób naprawdę wzorcowy. Dziękuję moim służbom, mojemu zespołowi. To jest praca zespołowa. Przy tym projekcie pracowały praktycznie większość wydziałów, którymi kieruję. Mówię tutaj, począwszy od wydziału, który był pewną inspiracją, Wydział Komunikacji Społecznej, Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Wydział Inwestycji i Remontów z panem dyrektorem, Wydział czy Biuro Zamówień Publicznych. Bez tego, bez specyfikacji nie byłaby możliwa właśnie taka sprawna realizacja. W końcu Wydział Finansowy ze skarbnikiem na czele. Bez finansów dzisiaj, bez poskładania modelu finansowego, nawet najbardziej ambitne i najbardziej ciekawe projekty są niemożliwe do realizacji. W tym projekcie brał udział także Wydział Funduszy Europejskich, Biuro Współpracy i Marketingu, sekretarz ze swoim wydziałem organizacyjnym. Jeszcze kilka godzin temu, no tutaj ostatnie poprawki były robione, takie organizacyjne, związane właśnie z organizacją tego dzisiejszego wydarzenia. Bardzo dziękuję architektowi miasta, pani Ani, dziękuję architektowi Zieleni, dziękuję gospodarzowi Stalówki. Szanowni Państwo, na tym spotkaniu kilka miesięcy temu przy otwarciu Muzeum FIS mówiłem, że Grudziądzanie są bardzo ambitni i my mamy swoje ambicje, kolejne projekty do zrealizowania. Już niebawem, myślę, że za kilka miesięcy, jeszcze w te wakacje, spotkamy się na otwarciu spichlerza numer 30. W tym spichlerzu będzie miało swoją siedzibę reaktywowane w Grudziądzu Polskie Towarzystwo Historyczne. Bardzo zacna organizacja. Organizacja, która od dziesiątków lat wydawała i wydaje dzisiaj rocznik grudziądzki. Bardzo cenne wydawnictwo. Przygotowujemy się do rewitalizacji spichlerza 34. Tam swoją siedzibę będzie miała fundacja pani Karoli Skowrońskiej, honorowego obywatela miasta Grudziądza, czyli Fundacja na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej. Złożyliśmy do tak zwanego Polskiego Ładu, panie wojewodo, wniosek, projekt na kolejny spichlerz 37, gdzie chcielibyśmy, aby nasze muzeum również się rozrosło. Rozstrzygnęliśmy i podpisaliśmy umowę na rewitalizację elewacji Domu Korzeniewskich. Ten eksponowany budynek, opuszczony przez ostatnie 15 lat, myślę, że już w tym roku nabierze zupełnie innego wymiaru i kształtu i będzie cieszyć oko mieszkańców i turystów, ale także będzie tętnić życiem. A więc tych wyzwań, tych projektów właśnie historycznych mamy bardzo dużo. Dodam, to może nie jest centrum miasta, ale Villa Victoriusa, która też już zaczęła być remontowana, Góra Zamkowa, gdzie lada moment rozpiszemy kolejne postępowanie na kładkę i na rewitalizację tej części Góry Zamkowej. Zatem to są kolejne miliony złotych. W tej kadencji zainwestowaliśmy w nasze zabytki ponad 30 milionów złotych. To jest wyjątkowy czas. Takiej realizacji w Grudziądzu nie było od lat. Zatem jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za tą dzisiejszą obecność. Życzę miłego, przyjemnego popołudnia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja szczerze mówiąc
bardzo dziękuję za to, co robicie w Grudziądzu. Ja Grudziądz znam od lat 70., bo tutaj kończyłam szkołę średnią. Pierwsze liceum, najlepsze wtedy, nie wiem jak teraz. No drugie. Jak pan prezydent wspomniał Górę Zamkową, to myśmy wtedy rzadko, ale chodziliśmy czasami na wagary właśnie na Górę Zamkową. Więc tak to było. I rzeczywiście pięknieje ten Grudziądz z każdym rokiem. I chcę tu pogratulować przede wszystkim panu prezydentowi i Radzie Miasta. Bo bez waszych starań, bez waszych tych dobrze napisanych wniosków projektowych nie byłoby szans na żadne pieniądze dla Grudziądza. I tak jak pan prezydent mówi, Grudziądz jest miastem ludzi ambitnych. I to rzeczywiście widać. Ja przyjeżdżam, jak wjeżdżam do Storunia, do Grudziądza, no to widać, że Grudziądz pięknieje, piękna zieleń, piękne już coraz piękniejsze drogi, rewitalizowane kamienice i to bardzo, bardzo cieszy. I szanowni państwo, gratuluję jeszcze raz panu prezydentowi. Dziękuję, chcę podziękować, nie ma tutaj jeszcze pana wicemarszałka, ale oczywiście również panu marszałkowi trzeba podziękować, bo rzeczywiście on zobaczył w Grudziądzu dla Grudziądza szansę, tak, rozwoju. Grudziądz to jest przyszłe, to jest miasto turystyczne. Przecież tutaj turystyka, mam nadzieję, że zagości już na stałe i to nie jednodniowa, tylko kilkudniowa, dzięki temu, że właśnie tak się Grudziądz rozwija. Jeszcze raz państwu gratuluję jako mieszkańcom, no bo przecież to jest bardzo ważne. Mało tego, usłyszałam, że w tychże pomieszczeniach będą miały siedziby organizacje pozarządowe. No więc nic wspanialszego jak organizacje pozarządowe, im trzeba pomagać, trzeba dawać im szansę, ponieważ one rzeczywiście wypełniają tą lukę bardzo ważną, też społeczną. Dziękuję uprzejmie. Ja bym dodam, jak kończyłam pierwsze liceum, jeśli ktoś by chciał, to się licytować. A zapraszam teraz do zabrania głosu pana wojewody, pana Roblała. Bardzo dziękuję panie prezydencie, dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze otwarcie tego przywróconego życiu obiektu. Bo szanowni państwo, Grudziądz, jak i Chełmno, Toruń i wiele innych nadwiślańskich miast swoje bogactwo i swoją pozycję zawdzięczały Wiśle. Potem nastąpił bolesny, niewytłumaczalny czas, kiedy wszystkie właściwie miasta polskie do Wisły odwróciły się plecami. Były tańsze środki transportu, no różne czynniki na to wpłynęły. I to, że ta substancja, wprawdzie budynek jest nowy, w miarę nowy, bo on jest dwudziestowieczny, ale posadowiony jest na fundamentach średniowiecznych. Także można to traktować jako absolutnie dziedzictwo średniowieczne, które zostało przywrócone do życia i jeszcze w jakiej formie. To wnętrze bardzo nowoczesne, z windą, także nie ma żadnych barier i przede wszystkim będzie służyło budowie nie tylko ambicji, zaspokajaniu ambicji Grudziądzan, ale również i odżywiania dobrze pojętej dumy z tego miasta, które może nie ma w tej chwili najlepszego okresu w swojej historii, ale na pewno zmierza do tego, żeby wrócić do dawnej pozycji i właśnie tym sposobem można to zrealizować. Zatrzymując młodych ludzi w Grudziądzu, bo wielką troską na pewno włodarzy jest, że tej wielkości miasta, to nie dotyczy tylko i wyłącznie Grudziądza, ale młodzi ludzie, jeżeli wyjeżdżają na studia, to ku rozpaczy swoich rodziców nie wracają. Wolą brnąć w kredyty, urządzać sobie życie w większych ośrodkach i nie wracają do swoich małych ojczyzn. Poszerzenie takiej oferty, pokazanie, że można się realizować tu, w swoim miejscu, będąc absolwentem czy pierwszego, czy drugiego, czy jeszcze innych dobrych trzeciego liceum. Zupełnie sytuacja w Toruniu, jak między jedynką a czwórką, nie? Zawsze tam licytują. Marszałek na przykład Sałbecki kończył jedynkę, ja kończyłem czwórkę. I też się tam licytujemy. To jest element kolorytu takiego lokalnego. Ja nie przedłużając,
Serdecznie Państwu gratuluję i myślę, że jest to miejsce, które będzie tętniło życiem. Cieszę się, że Pan Prezydent złożył do Ładu Polskiego następny wniosek, że tutaj pierzeja tych pięknych nadwiślańskich spichlerzy będzie przywracana życiu i to będzie tętniło życiem i będzie również chętnie wiosenne dni przez uczniów i pierwszego, i drugiego liceum, tak jak Pan jak honorowa grodzielcanka, może nie uhonorowana, ale Pani poseł Michałek zawsze nie ukrywała nigdy sentymentu, chociaż z wyboru i z konieczności życiowej jest Torunianką, to zawsze o swoim Grudziądzu się wypowiadała bardzo ciepło. Gratuluję serdecznie Państwu i cieszę się, że mogliśmy się tutaj w jakimś zakresie przyczynić do tego, co już jest i obiecujemy owocną współpracę, Panie Prezydencie. Gratuluję. Bardzo dziękuję. Panie Wojewodo, złożyliśmy 10 wniosków, czyli łącznie na 35 milionów, w tym jeden wniosek na kolejny spichlerz. A jeszcze o jednym nie powiedziałem. Karol mi przygotował takie karteczki, a jeszcze mi coś umknęło. Słuchajcie, jeszcze kolejne 60 milionów będzie zainwestowane w młyn. Mój Wolanta, Gwyn Górny, czyli tam, gdzie powstanie Centrum Wiedzy. Te pieniądze są już zagwarantowane przez marszałka, więc kolejny cenny obiekt, to nie tylko będzie zrewitalizowany, ale będzie odbudowany. Czyli będziemy mieli coś też wyjątkowego, co będzie przyciągać turystów, młodzież do Grudziądza. Jeszcze raz, Panie Wojewodo, bardzo, bardzo dziękuję. W imieniu osób, które zostały tu w Grudziądzu, bo ja zostałam i cieszę się, ani przez chwilę nie żałowałam tej decyzji. Cieszę się, że to piękne miejsce będzie oddane właśnie dla organizacji pozarządowych, dla osób, które mają pomysły, jak pracować w tym mieście i chcą w tym mieście pracować. Takich osób, Szanowni Państwo, tu w Grudziądzu naprawdę nie brakuje. Więc nie będziemy mówić o historii, bo o historii można sobie poczytać, ale powiemy o tym, co tu i teraz, a powie o tym Pan Dominik Cieślakiewicz z Fundacji Ładowarka. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Cóż, jest mi niezwykle miło i jestem bardzo dumny, że mogę stanąć tutaj przed Państwem jako Fundacja Ładowarka, operator, gospodarz spichlerza numer 57 i po pierwsze kłaniam się nisko naprawdę tym wszystkim, którzy zaangażowali się i tworzyli metamorfozę tego miejsca i również mieli pomysł na to, jak to ma wyglądać tu i teraz. No a cóż, ja obiecuję i mam taką nadzieję, że we współ ze wszystkimi Państwem, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi liderami, przedsiębiorcami i przede wszystkim mieszkańcami obszaru rewitalizacji będziemy w tym miejscu i nie tylko tworzyć Grudziądz jeszcze bardziej szczęśliwy. Wszystkiego dobrego i do miłego zobaczenia nie tylko dzisiaj przez weekend otwarcia, ale i co najmniej do końca roku, kiedy Fundacja Ładowarka tutaj w tych murach będzie tchnąć bardzo pozytywnego ducha. Dziękuję. Pracować, cieszyć i tworzyć nowe rzeczy. Zatem ta część oficjalna kończy się już w tym momencie. Zaraz będzie brzmiała piękna muzyka, tak jak Państwu obiecałam. A Państwa zapraszam na kolejne piętra. Tu w spichlerzu 57 jest poczęstunek, jest piękny taras, tak jak Pan Prezydent powiedział. Więc zapraszamy do zwiedzania i życzymy miłego popołudnia. Dziękuję bardzo.